Maria Kuncewiczowa, przybliżenie. Szkice biograficzne, autorka obok mnie, ale pozwoli pani, że zaczniemy od wspomnienia. Od tego, które jest związane z bohaterką tej książki i z pierwszym spotkaniem z państwem Kuncewiczami. To było tu, w Kazimierzu Dolnym? Rzeczywiście, ja spotkałam się z państwem Kuncewiczami tutaj po raz pierwszy, a stało się to w momencie, w którym postanowiłam napisać pracę doktorską o Marii Kuncewiczowej i wtedy napisałam do niej list z prośbą o udostępnienie archiwum. I pani Maria długo nie odpisywała, a to dlatego, że już była za granicą wtedy przez jakiś czas, ale jak wróciła, zaraz odpisała i zaprosiła mnie do Kuncewiczówki. I może warto tu powiedzieć, że Maria Kuncewiczowa miała taką, powiem, zachodnią świadomość tego, że trzeba dbać o publicity i była bardzo otwarta i w latach, kiedy była właśnie bardzo czynna, to bez problemu udzielała wywiadów właściwie wszystkim, i prasie ogólnopolskiej, i dziennikarzom z prasy jakiejś lokalnej, i zapraszała wycieczki, które przyjeżdżały, jeśli ktoś tu się pokazał i chciał się z nią spotkać, to też chwilkę czasu poświęcała, odpowiadała na listy. Także była bardzo otwarta na spotkania po prostu i na to, aby o niej pisać. Podtrzymywał ją w tym właśnie pan Jerzy Kuncewicz, który uważał to za rzecz bardzo istotną. Właściwie skłaniał ją nawet w późniejszych już latach życia, wbrew jej samopoczuciu i chęci, żeby właśnie kontynuowała te spotkania z czytelnikami, i powstawały filmy takie dokumentalne jej poświęcone. Natomiast no, mnie też bardzo życzliwie państwo oboje potraktowali. Jak w pierwszym liście pani Maria napisała, że szafy stoją dla mnie otworem. Także ja właśnie w tym salonie na parterze koczowałam, można powiedzieć, całymi dniami. A jak były jakieś problemy techniczne ze spaniem czy z jedzeniem, to zawsze też mogłam liczyć i czasami tutaj właśnie nocowałam w bibliotece, która była także pokojem gościnnym i w tej chwili też jest zresztą ten pokój pokojem gościnnym. Także były to bardzo miłe spotkania, serdeczne i życzliwe dla takiej pracy. Pani Maria też przeczytała ten mój doktorat i zaakceptowała go, także to było dla mnie ważne. W którym momencie pani poczuła, że wie trochę więcej, aniżeli ta fasada, którą sprzedaje się dziennikarzom i turystom? Moja praca doktorska dotyczyła głównie jej twórczości. Ja właściwie nie próbowałam penetrować jakichś obszarów takich bardzo prywatnych. Natomiast sporo się dowiedziałam o kulisach, powiedzmy, wydawania jej książek, wydawania przekładów, o trudnościach, które były z tym związane, o jej działalności w penklubie, w takim szerokim i bardzo szczegółowym wydaniu. To mogłam właśnie tego typu rzeczy opisać, jej działalność w penklubie właśnie dla pisarzy na wygnaniu, jej działalność związaną z obywatelstwem światowym, trochę także o tych wykładach chicagowskich i o problemach wydawniczych. Także ten zbiór, który ona mi wtedy udostępniła, tego dotyczył i no właściwie to był ten zakres, który wtedy mnie najbardziej interesował, bo moja praca dotyczyła także recepcji jej twórczości. Tu było dużo wycinków z prasy amerykańskiej, francuskiej z lat 40., 50., zupełnie niedostępnych w Polsce do tej pory zresztą. Nawet za granicą trudno dotrzeć do tych czasopism. Także te jej zbiory były dla mnie naprawdę podstawowe i bardzo cenne. A dlaczego w ogóle Maria Kuncewiczowa? Skoro fascynacja okresem twórczości polskich doskonałych poetów i pisarzy to koniec wieku XIX i XX w pani przypadku, to dlaczego akurat taki mocny wybór i dlaczego akurat ku Kuncewiczowej się pani zwróciła? Przecież kobiet w tym okresie tworzących była bardzo niezliczona ilość i każda fascynująca. Znaczy niektóre, powiedzmy, można powiedzieć, że były już bardzo opracowane, typu Dąbrowska i Naukowska, prawda? One miały już swoich stałych badaczy, którzy się interesowali twórczością. Natomiast o Kuncewiczowej, która uważam, że była równie ważna jak te dwie wspomniane pisarki, jeszcze wówczas nie było żadnej pracy monograficznej. Natomiast ja sama się
początkowo zafascynowałam się równocześnie Kazimierzem i dwoma księżycami. I moja praca magisterska dotyczyła właśnie dwóch księżycy jako powieści środowiskowej. Niesłychanie mnie zachwyciły też te późniejsze jej książki, już takie ściśle autobiograficzne, jak Fantomy, Natura, Przeźrocze, Listy do Jerzego. Uważam, że to są bardzo wybitne rzeczy, których aktualność pozostanie, bo można powiedzieć, że o tej twórczości międzywojennej niektórych z tych rzeczy już naprawdę są przebrzmiałe, takie trochę w duchu młodopolskim. Inne no, z różnych względów właśnie nie są już tak aktualne. Nie wszystkie jej powieści są udane, jak każdego autora. Natomiast te rzeczy, nie mówię o Cudzoziemce, która jest jej podstawową, że tak powiem, przesłanką do pozostania w historii literatury polskiej, ale właśnie te rzeczy autobiograficzne uważam za bardzo wybitne, za takie w literaturze polskiej była jedną z pierwszych, która w tym duchu zaczęła pisać właśnie takim trudnym do określenia gatunkowego, czymś pomiędzy wspomnieniem, esejem, czasem trochę reportażem, czasem obrazkiem obyczajowym i z taką refleksją o współczesności, która pozostaje aktualna. Skoro wymieniła pani jednym tchem te powieści Marii Kuncewiczowej, o których mówi się na poły autobiograficzne, to w takim razie czy rzeczywiście trzeba długo szperać pod powierzchnią tekstu, aby te tropy prywatne, osobiste autorki tych wszystkich książek odkryć? Właściwie to jest tak, że w tych książkach autobiograficznych to ona otwarcie pisze o swoim życiu. I może znajomość właśnie tych książek powoduje, że w tych wcześniejszych rzeczach się odkrywa, bo ona w jakimś momencie przestała pisać powieści i zaczęła pisać tylko utwory autobiograficzne. Wtedy się odsłoniły te przestrzenie autobiografizmu w tych wcześniejszych książkach, także w Cudzoziemce. Właśnie trzeba być takim wybitnym, subtelnym i wysmakowanym krytykiem, jak był Schulz, który się domyślał, że to musiał być ktoś z jej rodziny, chociaż tego wówczas nie wiedziano, że ona pisała właściwie całą swoją rodzinę w Cudzoziemce. Natomiast no właśnie dopiero po lekturze Fantomów Natury można było właśnie te wszystkie wątki właśnie związane i z synem, i z jej życiem, i z jej przeżywaniem macierzyństwa, małżeństwa, ze sprawami właśnie społecznymi, z którymi w okresie emigracji próbowała się zaangażować. To wszystko właśnie odkrywają, ale z kolei lektura jej listów pokazuje, że one odkrywają to po części. Jak z tą konfrontacją z żyjącym autorem i z tym, co też pani w tych książkach odkrywa? To znaczy, na ile można było podpytać, na ile można było sprawdzić, czy nie było przypadkiem w sytuacji, kiedy rozmawiały panie właśnie o twórczości, takiego momentu, kiedy pani Maria udzielała odpowiedzi wymijającej albo w ogóle odpowiedź na pani pytanie nie padała? Właśnie ta moja pierwsza monografia to dotyczyła głównie twórczości i recepcji. I oczywiście jest tam także część biograficzna, i to jest no, ta trudność rozmowy czy pisania w tym okresie. Ja właściwie jakby sama postanowiłam nie wgłębiać się w rzeczy zupełnie prywatne. Tylko o tyle, o ile one były ujawnione właśnie w tych książkach autobiograficznych. O niektóre rzeczy mogłam zapytać i niektóre rzeczy pani Kuncewiczowa wyjaśniała, a niektóre mówiła, że nie pamięta po prostu, jak to było. Także te ograniczenia związane z jednej strony właśnie, że można zapytać autora, jak to było, a z drugiej, że można autor albo nie chcieć odpowiedzieć, albo nie pamiętać, to pozostały. Ja sobie z tego zdawałam sprawę. Był problem z publikacją tej monografii, bo podejrzewam wydawcę, że chciał się doczekać, żeby ona była skończona. I dlatego ona w kilka lat czekała na swoje wydanie. Wtedy ja ją uzupełniłam, ale nie zmieniając już charakteru tej monografii, tylko zostawiłam ją taką, tylko uzupełniłam powiedzmy o nowe książki czy nowe rzeczy jej poświęcone. I doprowadziłam biografię do właśnie jej zamknięcia. I nie chciałam jeszcze więcej zajmować Kuncewiczową. Ale właśnie pan Witold Kuncewicz do mnie zadzwonił i zapytał, czy ja bym nie chciała jeszcze czegoś pisać i przysłał mi korespondencję swoją z matką. Jak ja wymyśliłam już jakiś
temat do książki, to on zmienił zdanie i nie pozwolił drukować tych listów. Wobec tego ja postanowiłam je wykorzystać w taki sposób, w jaki to jest możliwe. To znaczy, no mam prawo opisać je po prostu, czy przedstawić niektóre wątki, które właśnie są ważne dla rozumienia jej twórczości. I właśnie napisałam artykuł na ten temat. I to też myślałam, że to już będzie koniec, ale wtedy odezwała się pani Wanda Michala, która została tutaj kierowniczką i zaczęła mnie zapraszać na te spotkania świąteczne. I ja po prostu zaczęłam, no trochę z jej inspiracji, trochę z innych inspiracji, zaczęłam śledzić te listy pod różnym kątem i w ten sposób powstały kolejne artykuły dotyczące już tego zetknięcia właśnie tej prawdy, która wyłania się z listów, z tą prawdą, którą ona chciała przedstawić. Bo po śmierci Kuncewiczowej, która zresztą nastąpiła w takim momencie w lipcu 1989 roku, w którym właściwie nikt nie miał głowy do zajmowania się tym, ale kilka artykułów się ukazało i tam wydaje mi się, że Zbigniew Bieńkowski napisał, że to jest taki obraz luksusowego życia. Być może, że tam właśnie ten pewien dramatyzm różnych sytuacji nie był tak do końca przedstawiony. Natomiast te listy pokazały, jak to był trudny los. Nawet emigranta, który no, nie musiał się przestawić na osobę, która zmywa czy sprząta, ale ma ambicje, żeby pozostać pisarzem. I nagle z tą pamięcią kariery, która trwała nawet w okresie wojennym, ponieważ wtedy rząd wspierał działalność pisarzy. Więc ta kariera jakby nie została przerwana. Ona jedną powieść opublikowała, drugą miała zaawansowaną, publikowała w prasie wojennej polskiej, która ukazywała się najpierw we Francji, potem w Londynie. I nagle ze względów politycznych decyduje się z mężem zostać na emigracji, ale chce być na emigracji nadal tym, kim była wcześniej. I okazuje się, że nie ma ani czytelników, ani wydawców, ani krytyków, jak już się uda coś wydać, którzy by o tej jej twórczości napisali. Więc podejmuje wysiłek z kolei, żeby być taką pisarką światową, powiedzmy, międzynarodową. Ale to też jest bardzo trudne, bo musi jakby sama finansować przekłady. Powiedzmy, wydawca to wyda, ale już za przekład nie chce zapłacić. Potem się ukazuje kilka recenzji i też nic dalej z tego nie wynika. Ani sławy, ani pieniędzy, jak pisała w listach do syna, taka właśnie bardzo sfrustrowana. Także miała poczucie właśnie w tych latach emigracyjnych, że jakby jej życie upływa i że te lata właściwie niczego jej nie przynoszą i że nie ma na co czekać. I właściwie można odnieść wrażenie, że była bliska jakiegoś załamania nerwowego właśnie w takiej rzeczywistości, której nie lubiła, bo ona nie lubiła Londynu, nie lubiła Wielkiej Brytanii, chyba że gdzieś była na łonie natury. Także to były bardzo trudne lata. Te nadzieje, które się wiązały z Ameryką, też się nie spełniły. Owszem, wydano tam jedną, drugą, poza antologią, Modern Polish Mind. Antologia rzeczywiście się przydała, bo służyła studentom na wydziałach slawistycznych. Antologia polskiej prozy powojennej. Ale poza tym inne rzeczy, nawet jeśli się ukazały, no to też nie udało jej się przeniknąć do czytelnika amerykańskiego. Także to było kolejne rozczarowanie. No listy też oczywiście pokazują tę sferę życia prywatnego, to znaczy brak takiej satysfakcji, jeśli chodzi o sprawy rodzinne, o trudności i życia małżeńskiego. I jednocześnie pokazuje ją jako osobę, która niesłychanie zakochaną w swoim synu i stale przeżywającą, że może, ponieważ nie wszystko się w jego życiu udało, to ona z kolei przeżywała to, że może ona jest winna temu, że ona może nie, jakby zakwestionowała cały ten program macierzyński, że matka ma być przyjaciółką. I w końcu właśnie tak ładnie to wyraziła, że łatwo być przyjaciółką, trudno być matką.
i że ona nie była dostatecznie dobrą matką, żeby jakby zapewnić synowi to szczęśliwe życie. Czy satysfakcjonujące, a może satysfakcjonujące ją, bo ona chciała, żeby on został po stronie jej życia, a takiego, żeby była w kręgu ludzi kultury, sztuki, wyższych wartości. Pierwszej żony, którą kochała jak córkę. Ona była niepocieszona. Te listy są przez kilka lat, w każdym liście ona go błaga, żeby właśnie się nie rozwodził z Eileen Hurley, która była znaną aktorką, którą polubiła ich rodzinę i oboje Kuncewiczowie bardzo ją polubili. Właściwie pokochali jak córkę. Także była niepocieszona, że on chce być farmerem, biznesmenem i ożenić się z Amerykanką, która także lubi konie i farmy. I zajmuje się hydrofoniczną uprawą sałaty. Nie wiem, co to znaczy, ale on czymś takim się zajmował. Okresowo zresztą bez sukcesu właśnie specjalnego. Ten szczęśliwy, czy w miarę ciekawy obraz życia, który jest w tych książkach autobiograficznym, pokazuje się te wszystkie rogi tego życia, te wszystkie niebezpieczeństwa, te wszystkie trudności przetrwania właśnie. No i stałą tęsknotę za Polską, za polskim czytelnikiem, za Kazimierzem. To w którym momencie osoba, która opracowuje te teksty, musi sobie postawić jakąś cenzurę i powiedzieć nie. Dalej jest za bardzo osobiście. Ja zawsze byłam nastawiona na to, żeby te informacje biograficzne służyły lepszemu rozumieniu jej twórczości, były jakoś z nią związane. Jeśli to zupełnie nie dotyczyło twórczości Marii Kuncewiczowej, albo nigdy nie było ujawniane w jakiś inny sposób, to ja właśnie takich informacji nie podawałam. Natomiast no tutaj właśnie wydawała mi się bardzo interesująca z jednej strony konfrontacja życia pisarki na emigracji. To było dla mnie ważne i tutaj, bo też muszę powiedzieć, że te listy dotyczą pewnych okresów. Właśnie w latach 50., w 52 roku wyjechał syn Kuncewiczowej do Stanów Zjednoczonych, podczas kiedy ona została jeszcze w Anglii. I w tym czasie ona napisała prawie 70 listów do niego. Właściwie żadna z tych osób, o których tam wspominam, no już nie żyje, więc wydawało mi się, że mogę tutaj sprawy, które były dla niej ważne i o których ona pisała w bardziej lub mniej zakamuflowany sposób, pokazać, jak wyglądały naprawdę. Może taką jedyną rzeczą, którą ujawniłam tutaj, która może być zaskakująca, to jest jej przedwojenny romans z Adolfem Rudnickim. Ale o tym, ten romans był tak zwaną tajemnicą Poliszynela i pisała o nim w bardzo taki, no powiedzmy, nawet otwarty i dramatyczny sposób naukowska w swoich dziennikach. Co prawda on w tym opublikowanym dzienniku jest zapseudonimowany jak pod kryptonimem AR, ale jak się patrzy przez indeks, to już można znaleźć właśnie, że to dotyczy jego właśnie ta informacja. W tym archiwum znalazłam kilka jego listów. No więc to więc wydało mi się już oczywiste, że trzeba tutaj tę sprawę jakoś także pokazać. Także nie ma takiego luksusu i lukru w tak zwanym życiu małżeńskim państwa Kuncewiczów, bo w pani tekstach pojawia się nie tylko piękny obraz ukochanego męża, który wspiera żonę, ale także męża, który męczy, który jest chłopomanem. Ta miłość pewnie nie byłaby pełna, gdyby nie obrazy jej codzienności. Pewien wizerunek pojawia się w niektórych powieściach Kuncewiczowej. Nawet myślę, że właśnie Wzmowienie obecnych czy Tristanie, jakieś odpryski tego problemu też są. Ale ten związek też się wydaje ciekawy dlatego, że trwał lat 61 i jednak przetrwał wszystko. I za tymi różnicami kryła się prawdziwa przyjaźń, prawdziwy związek, prawdziwa troska. Może bardziej ze strony pana Jerzego, ale także myślę, że Maria też przekazywała wiele takich ciepłych słów w tych listach. I
Myślę, że fakt, że on ją, że była bardzo doceniana jako pisarka właśnie, że właściwie cały dom był nastawiony na to, żeby ona mogła kontynuować twórczość, że to było właściwie najważniejsze i dla niego, i dla niej. I że miała świadomość, że może inna osoba by tego jej nie ofiarowała, czego on co on jej ofiarował, będąc, nie wiem, okresowo jej agentem literackim, zbierając właśnie te wycinki, troszcząc się o jej jakieś możliwości pracy. Gotując dla niej. Gotując także. Także jest to wizja ciekawego związku. Zresztą no, tutaj pani Maria w jakiś sposób była też ciekawą osobą i może nietypową dla swoich czasów, właśnie jako osoba samodzielna, z własną wizją życia, nie poświęcająca się tylko domowi, a może nawet mało się poświęcająca domowi, a nastawiona na swoją pracę literacką. Ale to znowu wynikało z tej potrzeby, którą ona ujawniała i która chyba była prawdziwa. To znaczy, że pisanie nie było dla niej jakąś działalnością zawodową czy drogą do sławy, chociaż to się jedno i drugie z tym wiązało, a nawet jakieś zarobkowanie, ale że ona nie mogła bez tego żyć, że to jej porządkowało życie, że to jej życie sumowało, że to pozwalało jakby zrozumieć swój los, jakoś zbudować samą siebie od środka, właśnie przez pisanie o tym, przez tworzenie literatury właśnie, w której jakoś się tam ukrywała właśnie. Czy trzeba prowokacji, chociażby pani Wandy, która tutaj została przywoływana do tego, aby po raz kolejny skonfrontowała się pani ze światem Marii Kuncewiczowej? Na pewno jest tam jeszcze sporo materiału, który można przebadać. Są ogromne bloki korespondencji, choćby z jej angielską przyjaciółką Margaret Storm Jameson, z rodziną. To oczywiście nie, to są ogromne bloki, także na pewno jakieś przejrzenie i przyjrzenie się im może dać jakieś nowe wątki ciekawe. Ten dom, na tarasie którego możemy sobie tutaj z przyjemnością być, ukonstytuował panią Marię Kuncewiczową jako pisarkę. Czy myśli pani, że no podejrzewam, pani Maria byłaby pisarką bez względu na miejsce, w którym by tworzyła, że to pisarstwo byłoby zupełnie inne, gdyby nie Kazimierz Dolny? Gdyby nie ta kotwica, która ją tutaj trzymała i do której zawsze wracała? No i tak i nie. Myślę, że Kazimierz na różnych etapach jej życia różnie jej się jawił. Najpierw w ogóle nie chciała tu przyjechać, bo uważała, że to nie jest miejsce, w którym ona by się dobrze czuła. Było brudno. Powiedzmy to sobie szczerze. Tak, to były lata 20. XX wieku i ona mówiła, że lubi takie sztychy, a nie lubi takiego życia. No ale potem się okazało, że Kazimierz to nie jest typowe prowincjonalne miasteczko, tylko miasteczko pełne kontrastów, takich, które tworzą potem wartość dodaną. To znaczy, że są wspaniałe zabytki, a do nich przylepione jakieś chatki na kurzej stopce. Że jest tu cudowna przyroda i grodarz, który jest ściekiem, że jest tu uboga ludność polska i żydowska, ale grupa artystów, którzy znajdują tu właśnie pole do prowadzenia jakiejś działalności artystycznej. Myślę, że ta komedia dell'arte, którą oni tu odgrywała, bardzo jej się spodobała. No i najpierw było to letnisko. Potem pan Jerzy postanowił wybudować tu dom, bo on był dość zamożnym człowiekiem, adwokatem. No i to miała być ta kotwica pokoleń. Dom, w którym prawda później jej syn i jego dzieci tu będą rezydować. To miało jakby zmienić tą sytuację, w której rodzina inteligencka, która w XIX wieku straciła wszystkie dobra, znowu osiada we własnym domu. No ale 39 rok to zmienił i Kazimierz stał się takim postaciowaniem Polski i tego, co tu było najcenniejsze dla niej w sensie no, takim patriotycznym, ale także twórczym. I jako pisarki, która ma tutaj swoich czytelników. Warszawa zupełnie, w momencie, w którym ona w czasie wojny zobaczyła zdjęcie, że jej mieszkanie i dom cały na Placu Trzech Krzyży leży w gruzach,
A ta Warszawa, którą zobaczyła później, to już nie była jej Warszawa, ona była inna, tam nie było tych miejsc, które ona pamiętała. Także Warszawa przestała być dla niej ważna, a tym najważniejszym miejscem stał się Kazimierz. Ona tu chciała wracać, lubiła podróże, ale sens podróży odnosił się do tego także, że jest to stałe miejsce, do którego się wraca. Także najbardziej takie też dramatyczne sceny w jej korespondencji dotyczą roku 68 i 81, kiedy wydawało się, że ona tu nie będzie mogła już wrócić. Bo właśnie w tym momencie była za granicą, kiedy był i stan wojenny, i te wydarzenia marcowe. Ale właściwie ona nie widziała się w rodzinie syna, tej amerykańskiej rodzinie, gdzie mogła być tylko babcią. Ona chciała być nadal pisarką. Chciała mieć czytelników, a miała ich mnóstwo. Była niesłychanie w latach 70., 60., 70. była niesłychanie popularną pisarką. Była wydawana właściwie w milionach egzemplarzy. Niesłychaną popularnością cieszył się Tristan 1946, który był i adaptowany w radiu, w telewizji. Były plany, żeby go sfilmować. Także no tutaj była kimś, można powiedzieć, w Polsce. A Polska to był Kazimierz w jakimś sensie. To własne miejsce na ziemi, w którym się chce żyć, a potem umrzeć. I tak też się stało.